Ludzie, co tu się odszczeciniło? Ja wiem, że po pierwszym wygranym gładko meczu w drugim można zagrać nieco luźniej, ale bez przesady. Przegrać na wyjeździe z ekipą, której pełnej nazwy nie potrafi wymienić 90% polskich kibiców, no to jest sztuka. I to oddając w pierwszej połowie, uwaga, zero jakichkolwiek strzałów na bramkę. Przecież to dzisiejsze starcie zupełnie nie przypominało tego, które mieliśmy przyjemność oglądać tydzień temu. Oczywiście, że sam wynik nie jest jakąś potężną tragedią, bo mamy przecież awans do drugiej rundy, ale no samo 0-1 to jest naprawdę duży niesmak. Pierwsza połowa to w ogóle był jakiś dramat i chyba nie będę na jej temat się jakkolwiek wypowiadał. A nie, sorry, wypowiem się, bo była tam bardzo ważna sytuacja w sumie, bo Kostas Triantafylopoulos doznał kontuzji po starciu z zawodnikiem Knattsfyrnupela Reykjavik. Wiem, trudne zdanie, natomiast ten mecz tak mnie zanudził, że musiałem sobie jakoś urozmaicić ten film. No i za Triantafylopoulosa wszedł na boisko Mariusz Malec, który zagrał tak, no powiedziałbym szczerze, przeciętnie. Druga połowa była oczywiście znacznie lepsza. Sporo szans, głównie chyba skrzydłami boisk. No dobra, szans, bo były to przestrzelenie Zachowicia z 5 metrów nad bramką lub przecięcie dośrodkowań przez defensorów. Pogoń po prostu rozczarowała, niewiele dzisiaj grało na boisku. W ogóle sam fakt, że tak długo już opowiadam o tym meczu, jest dość absurdalny i dziwny. Wydaje mi się, że największym plusem dzisiaj dla drużyny z województwa zachodniopomorskiego byli jej kibice, którzy byli przez praktycznie całe to dzisiejsze nudne spotkanie głośni. W ogóle muszę przy okazji wspomnieć o całkiem ciekawej aurze rozgrywania tych zawodów, bo obiekt, który dzisiaj gościł Szczecinian, w ogóle nie posiadał sztucznego oświetlenia, co jest dość dziwnym zwyczajem w rozgrywkach międzynarodowych. Przy okazji widok słońca wysoko na niebie od godziny 20 do 22 też nie jest codzienny dla nas Polaków. Wiadomo, że dla mieszkańców Islandii jest to czymś normalnym, ale dla mnie Polaka jest to dość egzotyczne. Aha, bo bym zapomniał, pisaliście mi w komentarzach pod ostatnim moim omówieniem meczu Pogoni właśnie z Knattsfyrnupela Reykjavik, że co ty, Trada, się tak podniecasz z tak słabą drużyną? Także to dzisiejsze spotkanie pokazuje, że polscy kibice powinni cieszyć się po prostu w niebogłosy z dosłownie każdego zwycięstwa przeciwko ekipie z zagranicy. Bo wiadomo, że ta poprzeczka kompromitacji polskich klubów jest już naprawdę wysoko zawieszona, ale mam wrażenie, że nie jest nie do pobicia. Także co, tak wymieniam te minusy, ale koniec końców trzeba jednak pochwalić Pogoń Szczecin za cały dwumecz, bo jednak Szczecinianie awansowali do drugiej rundy, gdzie zmierzą się z Brøndby, ale wcześniej w niedzielę spotkają się w potężnym meczu z potężnym Widzewem Łódź, także to zwiastuje nam powrót ekstraklasy, moi drodzy. Zgadza się, jutro jest piątek i jutro widzimy się już na tym kanale po dwóch meczach naszej polskiej piłki kopanej. Dzięki za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, zapraszam na Facebooka Tradaj. Na Instagrama nie zapraszam chyba i zapraszam was do posiadania dobrego humoru, gdyż widzimy się jutro.